Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Adam Hoffman, PR-owiec, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. To może jeszcze raz, dzień dobry. Dzień dobry. O właśnie, tak jakoś do rzeczy. Czy prezydent powinien zawetować ustawę o IPN-ie? No w tej sytuacji raczej jest to niemożliwe ze względu na konflikt polityczny, który wywołałby w ramach swojego obozu politycznego. To jest sytuacja, w której oczywiście pewnie wszyscy odetchnęliby z ulgą, ale jego pozycja w tym prawicowym elektoracie zostałaby poważnie zachwiana. To nie są sądy, to jest zupełnie coś innego. Znaczy, tu jesteśmy dużo dalej i on jest w sytuacji, no, że niestety wyboru za bardzo nie ma. Musi ją podpisać, ale też musi wziąć na siebie obowiązek próby wyprowadzenia Polski z tej sytuacji. Właśnie, czasami się mówi, że jest taka sytuacja z angielska win-win, to znaczy tak czy owak będzie dobrze. To jest luz-luz. No właśnie chciałem to powiedzieć, że tutaj chyba rzeczywiście, no bo jak podpiszę, to rozumiem, ci wszyscy wyborcy, tacy bardziej tradycyjni i tacy godnościowi powiedzą, jak to? Cofnęliśmy się przed głosem Izraela. Tak, jak nie podpiszę, ale też, no ale też postawi... Nie, jak podpiszę, to właśnie będzie taki krzyk, że jak to... A nie, to tak, 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 jak nie podpisze, nie podpisze. Ale to jakby to jest drobiazg. Gorzej jest, że postawiłby też lidera swojego środowiska, czyli Jarosława Kaczyńskiego, którego decyzją i komunikowaną jest, no, że tutaj my jesteśmy gotowi rozmawiać, ale nie cofamy się w kwestii legislacji, więc tego zrobić nie może. Był moment na to, był na to moment w Senacie. Znaczy tu w Senacie był taki moment, że można by powiedzieć, ta pani ambasador coś tu namieszała, wydawało nam się z konsultacji, że wszystko było okej, w związku z tym na razie nie przyjmujemy, wracamy do rozmów premier i gramy w ten nie, sposób. Tak to trzeba było zrobić, ale... Trzeba było to wtedy zrobić, tylko że to już było po słowach premiera Netanyahu, że on jest że to jest absurdalny przepis i on oczekuje, ale to że trzeba powiedzieć, cofnięty. Że pani ambasador wprowadziła widocznie w błąd. My byliśmy przekonani, że jest konsultacja. Ktoś jest kozłem ofiarnym, czarnym, że tak powiem, ludem tutaj. Znaleźlibyśmy sobie tego luda i wyszli z sytuacji. Oczywiście wszyscy wiedzieliby, jak jest, no ale trudno, no czy... Trzeba powiedzieć sobie jasno, nawet jeśli, a jest tak, w tej sprawie merytorycznie, czyli legislacja, mamy prawo walczyć o swoje dobre imię, o markę polską, o to, by nigdy nikt nie mówił polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady, polskie obozy koncentracyjne, to prawda jest po naszej stronie, ale w tej sytuacji to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia, bo to, co się wydarzyło na arenie międzynarodowej, może zakończyć się, no nie wiem, no ja sobie wyobrażam, że za jakiś czas przekonany przez kogoś Donald Trump napisze tweeta, z którego już jakby nie będzie odwrotu, tak? No, jest znany z dyplomacji w ten sposób i tu nie będzie odwrotu. Znaczy napisze, w związku z tym, prawda, Polska jako sojusznik bardzo fajnie, ale zawieszamy swoje sojusznicze zobowiązania do momentu wyjaśnienia tej sprawy relacji Polska-Izrael. I co wtedy? No to bardzo dobre pytanie jest, co teraz powinniśmy zrobić? No bo skoro już te szanse rozmaite po drodze straciliśmy, no to właśnie wrócę do pytania. Prezydent podpisze, ale co dalej? Nie, no moim zdaniem, no bo jak mówię, no moim zdaniem tutaj nie ma ruchu, ale dalej powinniśmy łagodzić straty, znaczy łagodzić skutki tego złego kryzysu. Ja widziałem wczoraj spot taki całkiem dobry na arenę międzynarodową, zrobiony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, przez premiera Morawieckiego. No ale to powinno być bardzo szybko dzisiaj, nie wiem, czy nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, czy na najbliższym jakaś duża poprawka budżetowa, która daje Kancelarii no olbrzymie pieniądze. Ale przepraszam bardzo, mamy 250 milionów na koncie Polskiej Fundacji Narodowej. Tylko, że ja już na nich tutaj postawiłem krzyżyk, bo to, jak rozumiem, też działalność Polskiej Fundacji Narodowej, chyba stamtąd wyszła ta ustawa, doprowadziła do tego ambarasu. No nie można było zostawić konsultacji na temat sprawy związanej z Holokaustem. Każdy wie, jak to na arenie międzynarodowej wygląda. To jest niebywale tak, drażliwa, delikatna i musi być konsultowana z Izraelem i z Kongresem, i Światowym Kongresem Żydów, bo to też trzeba rozróżnić, bo państwo Izrael jedno, Kongres Żydów drugie i trzeba tutaj i tutaj na poziomie najwyższym. No to nie pan prezes Świrski, prawda, pani ambasador, sorry, no. No ale to nie jest ten poziom. Czy prezes Świrski powinien odejść? I znaczy, ja nie... cały zarząd Polskiej Fundacji Narodowej. Ja uważam od początku, że... jest tylko wiceprezesem. Tak, ale ja uważam, że ta konstrukcja, która... Znaczy pomysł na fundację był inny. Weszli panowie, którzy mają inny pomysł, czyli jakby coś innego robią lub niewiele robią. Moim zdaniem to jest świetne narzędzie, które można reaktywować. Ja nie sądzę, że nie wiem, czy personalnie z tymi ludźmi, czy z innymi, ale trzeba je do tego używać. To ma być narzędzie szybkiego reagowania. No 250 milionów na koncie. To jest trochę za mało, żeby zrobić tą akcję, o której mówię, bo jest w miarę dobry spot, zrobić 2-3 większe, CNN, Fox, BBC, kilka europejskich telewizji od rana do wieczora i jak tak, to walczymy. No. Ale jest jeden nieoczekiwany skutek tej całej awantury, to znaczy PiS-owi znowu rośnie.
Tak, Netanyahu zapewne. Jak zwykle pomaga PiS-owi. Być może, ale skutki, długotrwałe skutki na arenie międzynarodowej wrócą także i do poparcia procentowego Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, bo jeśli tej sytuacji się nie wyjdzie z tego korkociągu, to te skutki będą i będą bardzo dotkliwe. 68% Polaków w jednym, co prawda, sondażu, w niedużym i tak dalej, no ale jakiś to głos jest. 68% naszych rodaków uważa, że lepszym szefem PiS-u byłby Mateusz Morawiecki. To są takie sondaże, z których przeciwnicy Mateusza Morawieckiego będą robić szybki użytek i biec z nim w odpowiednie miejsce, a czasem je inspirować, czasem z nich tylko korzystać. Jest jasne, że liderem tego obozu jest Jarosław Kaczyński, nim będzie. Ja nie widzę, że Mateusz Morawiecki w ogóle to kwestionował, czy jako premier, czy jako polityk po prostu parlamentarny. No. Mówiliśmy o Izraelu, ale tak naprawdę to problem jest chyba szerszy. Mieliśmy prowadzić nie tylko politykę wstawania z kolan, ale też nową politykę historyczną. Mieliśmy być lepsi w tłumaczeniu naszych racji. Jak wygląda bilans po 2 latach tego typu działań? No, ja nie mówię, że nie należy prowadzić polityki w sferze symbolicznej i historycznej, bo trzeba, bo to jest narzędzie polityki bieżącej. Tylko że ja w ogóle od początku uważałem, że tak jak zobaczyłem penalizacja tego stwierdzenia polskie obozy, mówię, no okej, jest to jakiś krok, tylko że on i tak na arenie międzynarodowej nic nie da, no bo ja nie wyobrażam sobie dziennikarza Wall Street Journal, który pisze to, żeby go porywać, przywozić i sądzić w Polsce. Ja bardziej wyobrażałem sobie zawsze, że Fundacja Narodowa bierze najlepszą izraelską kancelarię w Nowym Jorku, żydowską kancelarię w Nowym Jorku, prawną, najdroższą jaka jest i najlepszą jaka jest, i pozywa tego dziennikarza Wall Street Journal przed amerykańskim sądem. I wtedy byłoby to bardzo skuteczne. No tak, ale do tego trzeba mieć także jakiś pomysł na to. Rozumiem, że... Trzeba działać śmiało. Trzeba działać śmiało. Trzeba działać śmiało. Wicemarszałkiem Sejmu oraz rzecznikiem partii jest ta sama osoba, Beata Mazurek. To da się połączyć? Ja myślę, że Mazurki to w ogóle taki zdolny lud. Wszystko się da połączyć. Ja bym proponował nie igrać za mnie w tym studiu w ten sposób, bo to się dla pana, tu mamy taką zapadnię, to się źle skończy. Ja zadałem pytanie serio. Myślę, że da się, bo wicemarszałek to jest narzędzie, które pomaga, znaczy dostaje się dodatkową aparaturę do funkcjonowania na co dzień jako polityk i można dzięki temu lepiej funkcjonować. Znaczy, uważam, że się da. Ja jako rzecznik nie miałem tych możliwości, żałuję, bo to chciałby zawsze odciąża. Chciałby pan jeszcze pobyć też wicemarszałkiem. Nie, no wtedy jak byłem rzecznikiem, bym pobył wicemarszałkiem. Byłoby ciekawie, a teraz, ponieważ nie wracam do polityki, to nie, ale myślę, że to pomaga. No to zobaczymy, jak PiS-owi pomoże. Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom na RMF, w RMF-ie. Zostańcie z nami na rmf24.pl i w interi.pl. Będzie zemsta redaktora Mazurka. Będzie krwawo. Nie będzie żadnej zemsty. Ja nie jestem małostkowy, proszę. Odpuszczam. Ale pytanie teraz, takie powinno pójść. A gdzie pan ukradł te pieniądze? No właśnie, dobrze. No właśnie, to za momencik. O złodziejstwie, ale na razie serio jeszcze. No pan wie, no tam... No jak pan, te ikony to wie pan, no panie redaktorze. Tak, to my tak, razem, tak, tak, ja wiem. Nie, bez takich głupich żartów. Bez żartów. Bo później nas obudzi jutro... Nie, no cytat z Wyborczej po nas. Mhm. Nowy rząd, bo w zasadzie od miesiąca mamy dopiero nowy rząd tak naprawdę. Taki rząd bez obciążeń, bez tych nazwisk, które ten rząd obciążały, typu Szyszko, Waszczykowski, no i Macierewicz. To jest chyba kłopot dla opozycji, prawda? Ale byłby, gdyby przyszło nam żyć w normalnych... takich zwykłych politycznych czasach. Ale premier Morawiecki, zamiast zajmować się odbieraniem Platformie i wyborców i prawda takim tym, co, do czego sobie został wyobrażano, stworzony. że jakby się najlepiej będzie jako premier nadawał, zajmuje się gaszeniem pożaru. Znaczy to jest generalnie ochotnicza straż pożarna w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mamy tak, najpierw Unia, natychmiastowe reakcje, spotkania, rozładowanie, masowanie, artykuł 7. Teraz mamy kryzys izraelski. Ale jaki szybki efekt, jeśli chodzi o Unię. Nie, jest bardzo dobry w tym sprawie, tylko że nie ma czasu na nic innego. Znaczy, no, rzeczy związane z rozwojem planem Morawieckiego leżą na półce na później, dlatego że są kryzysy polityczne. I to nie jest zarzut, bo to normalne, że tak musi być. Tylko no, to jest tak, że premier Morawiecki tu podpalają, prawda, wybucha, prawda, nogę urywa, on gasi. Nie ogląda się na wybuchy. No tak, ale opozycja ma tak czy owak jakiś kłopot. Oczywiście Izrael zmienił wszystko. No ale z punktu widzenia opozycji też nie zmienił, znaczy jakby nie pokazał w ogóle żadnej roli. Ja nie widziałem żadnego lidera opozycji, który wyszedł dobrze, konstruktywnie. Popieramy rząd w tej sprawie, dajemy, prawda, właśnie to na przykład to, co mówiłem, posiedzenie Sejmu, 500 milionów złotych na akcję odkłamywania wizerunku Polski, jedziemy razem. No nie ma czegoś takiego. No albo w drugą stronę, powiedzmy, nawet ostra krytyka, bardzo mocna, nie wiem, konferencja Grzegorza Schetyny z panią ambasador Izraela, mówią, my wiemy, jak rozwiązać ten konflikt. No nie ma nic. No to dlaczego nie Pustka. Ma? To dlaczego nie ma? Nie wiem.
Ja naprawdę nie wiem. Nie, ale pytanie serio. Nie, to nie jest tak, wiedział, że nagle 300 posłów, no nie, no tylu nie mają, no ale tam opozycja razem ma tam ze 200, tak, z kawałkiem, no, że 200 posłów zgłupiało, że nie wiadomo po co są. Nie, no to jest tak, temat jest drażliwy i wrażliwy. I oczywiście są, większość posłów chowa się, także, że bo jasne, partii rządzącej, proszę zauważyć, że jest taki temat, to się pojawia jedna, dwie, trzy osoby, reszta się po prostu boi, bo to jest temat, w którym można coś powiedzieć i skończyć swoją karierę polityczną. No tak. Nie, no można skończyć swoją karierę polityczną, tu trzeba uważać. Ja pamiętam takie sytuacje także swojej historii, jako bycia rzecznikiem, że nagle nikt nie odbiera, wszyscy chcą chodzić do mediów, wydarza się coś, nikt nie odbiera telefonów, nie ma nikogo, po prostu literalnie nikogo. No, tak. Idzie sam, albo nikt nie idzie w ogóle. Trochę tak jest. Trochę tak jest. I tutaj tak jest. Ale ja rozumiem, że są też w opozycji politycy, którzy rozumieją sytuację międzynarodową lepiej, potrafią kontrolować swój język i powinni to jakoś wykorzystywać z punktu widzenia opozycji. Nie, nie robią. Ale oni sami też nie wiedzą, co mają powiedzieć. W naszym studiu był Tomasz Siemoniak, mówi, że Donald Tusk milczy, bo to najlepsze, co może zrobić. Dzień później Donald Tusk przerywa milczenie i pisze taki, no właśnie, dlaczego Donald Tusk pisze takie tweety? Nie, to jest pewna repulsja też, ja myślę, że jednak jest zawężenie pola psychologiczne, znaczy masz jakiegoś wroga, to jesteś w tunelu i Donald Tusk jest w tym tunelu, bo... Że to nie jest strategia polityczna, tylko mu się po prostu... To była repulsja, a jeśli nie, no to słaba strategia polityczna, bo akurat tutaj powinien pokazać, że jest lepszy niż rząd w tym, znaczy zrobić tak aktywnych kilka ruchów, korzystając ze swojej pozycji i pokazać, że jest ponad podziałami, że on jakby o Polskę się troszczy, bo to wspólna sprawa, naprawdę by ugrał na tym swoje, nawet więc, dużo więcej niż ugrał. Nie do zaatakowania, ba, trzeba go wspierać. Nie, no spotkałby się z jakimś tam kongresem Żydów. Oczywiście, oczywiście, że tak. No posypał właśnie trochę głowy, powie, za rząd, bo można, przecież to nie ja, oni źli i tak dalej, ale my tu świetni. A ten tweet to jest taki piaskownica. No, no dobrze, to, ale jedno trzeba przyznać rządowi, rzeczywiście stosunki z Komisją Europejską bardzo się poprawiły. No Franz nie, no Timmermans mówi zupełnie jakby był z PiS-u. Ale trzeba przyznać, że ta polityka, czyli taka otwartość premiera Morawieckiego, spotkania, dużo kuluarowych rozmów. No on też robi bardzo dobre wrażenie, no świetnie się komunikuje, potrafi być elastyczny w rozmowach, bo to też pokazał, więc no, oni nagle zobaczyli, kurczę, jest partner do rozmowy, może się da też coś nawet na tym ugrać, więc jest na razie zawieszenie broni. A minister Czaputowicz nie skończy jako eksperyment, tak jak skończy minister Waszczykowski? Szybko? No pewnie, no to niemożliwy eksperyment, który się nie uda. Znaczy tam miał być polityk, czy miał być minister Szczerski, nie doszło do tego porozumienia z jakichś tam powodów, ale prędzej czy później tak będzie musiał tam trafić polityk, bo jak oczywiście ja nie znam pana ministra Czaputowicza, może jest świetnym ekspertem, tylko jakby jest tak spoza tego środowiska politycznego, że w takim gnieździe Szerszeni nie jest w stanie długo wytrzymać. To jest obiektywnie niemożliwe. Który w gnieździe żył przez lata. Ale w gnieździe Szerszeni politycznym, znaczy nie, bo żeby nikt nie pomyślał, że ja nazywam tam ten obóz gniezdem Szerszeniu. Nie, bardziej chodzi mi o MSZ. To jest gniazdo Szerszeni w znaczeniu, że naprawdę trudny resort. No ale minister Czaputowicz po pierwsze przez lata był z tym resortem związany, po drugie właśnie z resortu. Jest właśnie z resortu, jest jakby z ekipy dyplomatycznej. Co no i co pewnie, to przeszkadza? Nie, co pewnie normalnie w jakiejś konstrukcji innej rządu mogłoby nie przeszkadzać, ale w tej konstrukcji tam potrzebny jest raczej polityk, który dobrze rozumie szybkie zwroty polityczne, bo tu proszę zauważyć, to prezes Kaczyński potrafi robić szybkie zwroty polityczne, znaczy to ten reset, taki właśnie reset relacji z Unią, to jest jakby klasyczna wykładnia tego. Dobra, dochodzimy do pewnej ściany, naciskamy was, a pach, robimy zwrot i teraz się odnajdujcie. To naprawdę tam trzeba naprawdę sprawnego polityka, który też rozumie pewną doktrynę polityki międzynarodowej tego obozu. No, no ale i on potrafi robić. To zrobił. No zobaczymy, no ja zobaczymy. Ja mówię tak, pan mówi inaczej. Ja uważam, że niedługo. No, pan pewnie... Nie, ja też uważam, szczerze mówiąc, że to się nie... Że to nie, to jest eksperyment, to jest erzac trochę taki, no, bo miało być inaczej, jest inaczej. Czy sprawa senatora Koguta pokazuje, że w PiS-ie nastąpiło jakieś pęknięcie, czy to tylko taki drobny, nie wiem, piasek? Nie, to raczej, ja bym tu politycznych trybów, politycznej nakładki na to nie zakładał. To jest raczej, no wszyscy się w tym Senacie znają, prawda, współczuli, tak? No może ja będę, może ty będziesz w takiej sytuacji, wiesz, no tak kurczę, jest tajne, dobra, poszło. Jakby było jawne, by tak się nie stało. No tak, bo to strach bronić, prawda? Nie, no to znaczy niedługo są układane listy, poza tym są wybory samorządowe, więc no gdyby było jawne, tak by się nie stało.
No i co teraz PiS z tym zrobi? Myśli pan, że będziesz starał się jakoś tam nowy wniosek prokuratury i... Oj, nie wiem tego. To nie wiem, bo aż tak bardzo nie interesuję się od tej strony tą sprawą. Też nie wiem, jaką drogę... Ja nie sądzę, żeby tu można było w ogóle nowy wniosek prokuratury. Znaczy, to sądzę, że to jest nowe tak... Nowe dokumenty, że... nowe dowody zawsze. Ale to musiałby być nowy zarzut, chyba nie ten sam. Znaczy, nie można dwa razy wystąpić. Jest tak prawie, że nie można z tym samym wnioskiem o uchylenie immunitetu nie, dwa razy wystąpić. Nie, z oskarżenia chyba nie można. Okej, okay. Nie znam ja się... Ja tam nie wiem nie pamiętam tej procedury, więc nie chcę tu się autorytatywnie podać. Mówił pan o opozycji, że w sprawie konfliktu z Izraelem nie ma żadnego pomysłu. No i ostatnim pomysłem opozycji, takim trochę innym niż bieżąca krytyka rządu, był pomysł Ryszarda Petru na powołanie plan B. Nie plan B, tylko plan P, plan Petru. No, to miała być odpowiedź Ryszarda Petru na plan Morawieckiego. No, ona by może i była, gdyby wokół tego pojawiły się nazwiska, które tam przed, nie wiem, Donald Tusk napisałby tweeta, to świetny plan, popieram. Leszek Balcerowicz, warto się zastanowić. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, nowa jakość w opozycji. No ale tego nie ma, więc widać, że te opozycyjne elity nie są więc za bardzo zachwycone, żeby był plan P i go nie będzie, no. I nie będzie żadnego planu. Nie będzie miał tlenu. Wyobrażam sobie, że jeszcze Platforma mogłaby to reaktywować, mówiąc, dobra, bierzemy Ryszarda Petru do gabinetu cieni, jest wicepremierem, a ja jestem premierem i jedziemy dalej. Wtedy rzeczywiście dla Petru jest jakiś tlen, ale tak. Dla Petru nie ma tlenu, a dla Platformy w ogóle jest? Bo tak trochę rozmawiamy, jakby ta w ogóle cała opozycja była skazana na anihilację i w ogóle dziwimy się, że PiS ma tylko 40-50%, no, powinien mieć 70%. Ale rządzący, którzy mają świetne poparcie, mogą przegrać sami z sobą i wtedy ktoś, kto jest po drugiej stronie, obojętnie kto tam zostanie, bo kto przetrwa, ten wygra. No to tak wygląda, no. To jest jak po bombie atomowej. Kto przetrwa, ten przetrwa, nie? PiS rzeczywiście właśnie w ten sposób zdobył władzę w dużym stopniu. No my wytrwaliśmy, ale to bo naprawdę w Polsce opozycja nie ma realnych narzędzi do tego, żeby bardzo skutecznie działać. Jarosław Kaczyński robił tak, że rozszerzał po prostu swój obóz społeczny. No, komitety poparcia, Solidarni, niesolidarni. Rozszerzał to tak, żeby nie wszystko jest w partii, więc trzeba tą tkankę społeczną poszerzać i czekał. Zasiał i czekał. I ale to porozmawiamy o opozycji, a nie o Jarosławie Kaczyńskim. No nie, ale to jest ten jakby innego wyboru. Nie ma zasiać i czekać. Też próbowała, robiła komitety swoje obywatelskie. Tak. Kurczę, no. To ja to przegapiłem. Widocznie nie było to spektakularne. Nie, bez wątpliwości. Jeżdżą po Polsce w ramach komitetu obywatelskich. U mnie jeszcze nie byli, ale niech nie, jakby... Nie, ja nie zapraszam, żeby było jasne. Zapukają, nie otworzę. Ale nie a mam będzie... sal, ale Maltańczyka, nie da się... Jak puszczę Maltańczyka, to groteskowo wyjdzie. Proszę państwa, zostawmy pana... Bo on wszystkich oblizuje, znaczy nie, bo on się rzuci, będzie platformersów oblizywał. No. Czułością ich zabije. Czułością zabije, tak. On. To jest chytry plan Adama Hoffmana, zabije platformę. Czyli platforma, jeżdżąc po Polsce, przekąski. Lubi najbardziej mięsne. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Miało być poważne. Zaproszenie pana do studia kończy się czymś takim. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia.